w sumie od lat 40., 50., że wszystkie filmy staramy się chyba śledzić, które Złotą Palmę zdobywają. No ale w tym wypadku ta nagroda jest szczególna z kilku powodów i właśnie o tym chciałem powiedzieć. Po pierwsze, jest to film, który jest w najlepszym, najszlachetniejszym sensie rozrywkowy. To znaczy jest to film, na którym będą Państwo się znakomicie bawili. Jest często taka tendencja też wśród krytyków, żeby bardzo doceniać filmy, które sprawiają nam jakiś rodzaj nieprzyjemności, czy nas bardzo męczą, prawda? Jest takie skojarzenie, że ból w czasie seansu, pewna przykrość, jaka nam towarzyszy, jakoś nam wiąże się ze sztuką, prawda? Docieramy do jakichś wyższych wartości artystycznych, pooglądamy film, który na przykład jest nudny, nie wiem, smutny i tak dalej. Oczywiście są wybitni filmowcy, którzy robią bardzo przygnębiające, depresyjne kino. No i właśnie tutaj mamy taką przyjemność, że dzisiaj obejrzymy filmowca, który ma naprawdę taki temperament jakiejś mieszanki Spielberga z nie wiem, może kimś, trochę oczywiście z Tarantino. Też oczywiście do Tarantino wszystkich się porównuje w sumie, którzy jakoś zabłysną na arenie. No ale rzeczywiście coś w tym jest, że Bong Joon-ho, czy Bong będę mówił, bo oczywiście to jest jego nazwisko, to jakoś w polskim się ta zamiana w przypadku nazwisk koreańskich zachowała, prawda? Że najpierw jest nazwisko, a potem imię. Japońskich twórców raczej kojarzymy jako Akira Kurosawa, prawda? Mało kto mówi Kurosawa Akira, no ale jakoś tak to jest. I że on rzeczywiście tworzy kino bardzo też grające wieloma gatunkami, to od wielu lat. On właśnie z tego zasłynął i to jest też związane w ogóle ze statusem kina koreańskiego na świecie. Nie jestem znawcą, nie znam się na nim tak, jakbym chciał. Coraz więcej oglądam, bo też wszyscy chyba jesteśmy coraz bardziej wystawieni na działanie tej kultury. Mówi się, że tak 20 lat temu ten renesans kina koreańskiego się zaczął, a związane jest to między innymi z tym, że gdzieś wyczytałem, Koreańczycy, mimo że są bardzo zapracowanym narodem, jak wiadomo, etos pracy w tej części Azji jest bardzo silny, no i też droga do kapitalizmu była tam wyjątkowo szybka, właśnie od lat 60. szybki wzrost gospodarczy i tak dalej, i tak dalej. I o tym wszystkim ten film w jakimś sensie mówi, bo on jest przede wszystkim o napięciach klasowych, o, jak Państwo być może już wiedzą z opisu, o konflikcie między biednymi a bogatymi. No więc mimo tego, że Koreańczycy są tacy zapracowani, to bardzo często chodzą do kina, mają współczynnik, bodajże to jest przed paru lat dane, 4,4 sprzedanego biletu rocznie na osobę. W Polsce jest to 3 razy mniej, 1,3 czy może trochę więcej, teraz 1,5, więc statystycznie tam jest, nie wiem, 40 parę milionów biletów sprzedanych w Polsce, w Korei, która ma 50 milionów widzów, to jest ponad 200 milionów biletów, w tym połowa na filmy lokalne. Jakby to też wyjaśnia w ogóle skąd ten film się na przykład wziął. Oprócz tego, że Bong jest twórcą, który już ma na swoim koncie Snowpiercera, czyli film też popularny o pociągu, który jedzie w takiej właściwie no, postapokaliptycznej rzeczywistości. Cała planeta jest skuta lodem i pociąg jedzie, w którym są ostatni ludzie właśnie w tym pociągu uwięzieni i próbują jakoś awansować. Potem dowiadują się, że jedzą właściwie przetworzone insekty i tak dalej. Mnóstwo jest okropieństw i znowu mnóstwo konwencji się miesza. Więc on jest znany na arenie międzynarodowej. Zrobił też film, który jest na Netflixie. Mogą Państwo wrócić do domu i obejrzeć sobie drugi film, może już Państwo widzieli, czyli Okja, czy Okja. Film o wielkiej świni i przyjaźni tej świni z dziewczynką. To są wszystko rzeczywiście szalone pomysły, ale Bong już jest właśnie twórcą, którego rozpoznajemy, czy wielu widzów rozpoznaje, no ale on cały czas robi filmy w języku koreańskim, co mu się chwali, no bo jakby pewnie mógłby w łatwy sposób do Hollywood przeskoczyć, ale on ma swój rynek lokalny, który jest mu wystarczający. Znaczy, można robić świetne filmy z niezłym budżetem w Korei i wciąż znaleźć widownię. W Polsce jest to raczej po prostu niemożliwe, zdarzają się wyjątki, filmy, które rzeczywiście dużo zarabiają, ale tak naprawdę rzadko się o tym mówi, ale populacja kraju bardzo determinuje po prostu to, na co filmowcy czasem mogą sobie pozwolić, prawda? Więc trochę Bong rzuca wyzwanie Hollywood, robiąc właściwie, mam wrażenie, ciekawsze filmy niż Amerykanie często. W USA wciąż bardzo popularna jest nostalgia, operowanie nostalgią, od serialu Stranger Things po rozmaite filmy, które nam ciągle tych samych bohaterów pokazują, których już znamy na pamięć. No i właśnie Bong działa zupełnie inaczej. Tworzy tak, jest taka właśnie grupa filmowców koreańskich, którzy tworzą właśnie autorskie kino komercyjne, można powiedzieć, prawda? Czyli właśnie z potencjałem, żeby przyciągnąć szerszą widownię, nie tylko takich smakoszy kina jak Państwo, którzy właśnie wykorzystają październikowy wieczór, żeby przyjść do DKF-u, ale też po prostu szerszą widownię. Zresztą ten film, Parasite, w Polsce ma całkiem niezłą prasę, więc warto pamiętać o tym właśnie, że jego rodowód jest taki, no, trochę może być popularny i to jest już samo w sobie ciekawe, że właśnie taki film został nagrodzony Złotą Palmą, bo
No bo to jest raczej rzadkie. Bo teraz drugi precedens to właśnie była nagroda dla Jokera, którego jeszcze nie widziałem, ale no to też właśnie wtedy duża grupa takich właśnie młodych chłopców w moim wieku, jeszcze młodszych, zresztą dużo młodszych, wręcz gimnazjalistka się cieszyła, przełom w kinie, prawda, Joker na bazie, odwołując się do komiksu, dostał główną nagrodę w Wenecji. Więc trochę żyjemy w takich czasach, ale mam wrażenie, że jednak Joker, a Parasite to trochę nie ta półka, bo trzeba pamiętać, że to, że właśnie film mówi do nas zrozumiałym językiem, nie oznacza, że nie robi tego w sposób mistrzowski. No i właśnie mam wrażenie, że Parasite robi to w taki sposób, o tym porozmawiamy. Myślę, że nie jestem w stanie, proszę Państwu, zepsuć tą krótkim wstępem przyjemności, bo od razu Państwo zapomną właściwie, o czym mówiłem, bo narracja tak Państwa wciągnie. I to właśnie jest część tego w ogóle sukcesu i tej świeżości kina Korei Południowej, że jeszcze jakaś jest taka niesamowita świeżość w tych filmowcach. No, Park Chan-wook jest drugim takim filmowcem, może Państwo kojarzą. Jego Oldboy z 2003 roku. Dosyć to film kultowy w pewnych kręgach, czy niedawno Służąca. Więc właśnie to kino koreańskie się do nas dostaje coraz bardziej. W ogóle jest ona na kulturę koreańską, jest nawet oddzielne słowo. Nie wiem, czy Państwo... Na kosmetyki też, no właśnie, na jedzenie. Nie wiem, czy Państwo mają w Sokołowie akurat jakieś knajpy koreańskie. No ale w moim mieście jest ich trochę i jakby chodzimy, jemy sobie te koreańskie dania, musimy się to wszystko wymawiać. Te gorące kamienie, więc jest zdecydowanie... No, moda na Azję w ogóle, nie tylko na Koreę oczywiście. W zeszłym roku nagrodę w Cannes dostał film japoński, czyli Złodziejaszki Koredy, prawda? Zupełnie inny w tonie, ale też w jakiś sposób podobny, to znaczy też opowiadający o rodzinie. No i właśnie tutaj w sumie w centrum tego filmu są dwie rodziny, ale w sumie, tak jak mówię, na fabule się nie chciałem skupiać, natomiast patrzę, bo jeszcze chciałem Państwu tak, no właśnie, dwie rzeczy, już może będę kończył. Jedna rzecz jest taka, że Bong, oprócz tego, że jak już tak próbuję Państwu powiedzieć, właściwie przekonać Państwa, że jest świetnym twórcą popularnym i że to nic z tym złego, że tacy też zasługują na Złote Palmy, jeśli mają, są po prostu wizjonerami w tym, co robią, no to jest jeszcze świetnym krytykiem społecznym. U niego właściwie ta warstwa tej opowieści o napięciach społecznych, napięciach klasowych jest bardzo na wierzchu. Mam wrażenie, że z każdym filmem jest coraz bardziej po prostu na wierzchu. Snowpiercer, no to no, prawda, ten film uderza wręcz, prawda, jest taką metaforą na kołach, prawda? Właśnie mamy taką metaforę, jak to w science fiction, jak to w takich ambitnych komiksach, mamy w sumie metaforę społeczeństwa, gdzie no, ci gorsi mieszkają w gorszych warunkach i tam gdzieś są jakieś mityczne wagony, gdzie są ci bogaci. W Oki z kolei on, uważam, bardzo ciekawie pokazał problem w ogóle przemysłowej hodowli mięsa, więc nie tylko oczywiście, to się wszystko łączy z krytyką kapitalizmu, no ale natomiast nie widziałem takich scen w kinie w ogóle, powiedzmy popularnym, w ogóle w jakimkolwiek filmie popularnym, gdzie właśnie bohaterka trafiałaby do ubojni. No, nie ma takich scen, rzadko kto to pokazuje, a jakoś Bong potrafił to tak opakować, że zrobił z tego film przy okazji taką opowieść o właśnie przyjaźni dziewczynki ze zwierzątkiem. Też bardzo dziwny film, bardzo taki zmieniający tonację. Też ta zmiana tonacji też jest bardzo charakterystyczna. Zobaczą Państwo, jak czasem w ogóle w obrębie jednej sceny, jednego ujęcia, te tonacje się zmieniają. No ale właśnie o tym wymiarze jakiejś takiej krytyki społecznej na pewno porozmawiamy. Tak jak mówię, u niego to jest na wierzchu, on tego nie kryje. Niektórzy mówią, że po prostu ten film jest satyrą, że on jest takim, jako twórca w ogóle jest karykaturzystą świetnym. I pewnie w tym sensie jest jakoś tam jakiś taki uroczy sposób powierzchowny. Nie jest to, nie ma ambicji Bergmana na przykład, natomiast robi na zupełnie innym stylu coś w innym obszarze. Tak? Próbuje jakoś tam dać takie zwierciadło naszej rzeczywistości, właśnie ubożenia jednych, bogacenia się drugich. To już są takie publicystyczne trochę slogany, prawda? Ale ten film naprawdę jest chyba najlepszą w sumie taką metaforą, jak Państwo zobaczą. I druga rzecz, bardzo moim zdaniem ciekawa. Często mówi się w kontekście filmu Bonga o jego inspiracjach kulturą amerykańską z jednej strony i też właśnie na przykład kreskówkami. I właśnie slapstick, przemoc slapstickowa, czy pewne zachowania, walki, jakie u niego są takie trochę makabryczne, trochę groteskowe. W ogóle sposób, w jaki on inscenizuje rzeczywistość, jest taki prawie jak on robił kreskówkę, tylko po prostu z aktorami. I właśnie uderzyło mnie to, jak oglądałem Okie parę dni temu, tutaj przygotowując się do spotkania, bo nie widziałem jej wcześniej. Rzeczywiście ten film się ogląda jak trochę taki film, jakiś film Disneya, Pixara, ale z aktorami. Jake Gyllenhaal tam gra takiego szalonego naukowca od zwierząt, który właśnie gra z taką ekspresją, jakby po prostu był postacią z kreskówki.
Tutaj trochę jest inaczej, ten film jest bardziej stonowany. Też ten próba opisu postaci jest bardziej ambitna i wyważona, ale w wielu scenach też, szczególnie w drugiej części filmu, kiedy coraz więcej dziwnych rzeczy się dzieje, po prostu proszę zwrócić uwagę na to, jak to wszystko wygląda i czy jako kreskówka jakoś Państwu nie staje się dla Państwa jakimś ciekawym źródłem odniesienia. To tyle ode mnie i mam nadzieję na rozmowę po seansie. Będę szczęśliwy, jak Państwo zostaną.